teraz piłkarska druga liga. Pogoń Siedlce i Radomiak mecze 17 kolejki rozgrywały przed własną publicznością. Siedlecka Pogoń po wysokiej porażce Wigier Suwałki wskoczyła na pozycję lidera. Dzisiejszy mecz z Pelikanem Łowicz potwierdził aspiracje zespołu Daniela Pużyckiego do dominacji w drugiej lidze Grupy Wschodniej. Gospodarze bez większych problemów pokonali rywala 2-0 po bramkach Daniela Dybca i Jarosława Ratajczaka.